Witajcie. Przeważnie o belkach mówi się, kiedy je się zakupi. Unboxing, pierwsze włączenie, pierwsza instalacja na zbiorniku. Wszystko fajnie, ale każda belka wygląda wtedy rewelacyjnie. Świeża prosto z fabryki w chińskiej prowincji Yang. Błyszczy się i świeci idealnie. Rzadko kiedy słychać o tej belce po jakimś czasie jej pracy. Nie twierdzę, że filmy z nowymi belkami są głupie, bo przecież takie urządzenia chce się zobaczyć przed zakupem, czyli jak wyglądają i jak świecą. Także rozpakowujcie i pokazujcie. Ale ja dzisiaj chciałbym pokazać belkę Aquanova NLT5900 po 2,5 roku pracy. Nie jest już taka super błyszcząca, choć starałem się doprowadzić jej wygląd do właśnie takiego. Niemniej, co najważniejsze, po tym czasie użytkowania cały czas działa. Nie było z nią żadnego problemu, nic się nie przypaliło, przepaliło, urwało czy też eksplodowało. Tak jak ją kupiłem i postawiłem na zbiorniku, stoi praktycznie do dziś. Teraz zdjąłem ją ze względu na zmianę zbiornika na inny, ale wróci na swoje miejsce. Gdybyście zamierzali kupić taką belkę, to opowiem o jej zadach i waletach. Albo też odwrotnie. Akurat ten model wyposażony jest w dwie świetlówki 39-watowe o trzonku T5. W sprzedaży są różne belki tej samej firmy z różnymi świetlówkami, ale budowa całości jest, jak mniemam, identyczna. W moim modelu każda ze świetlówek zasilana jest oddzielnie i każda ma swój własny wyłącznik. To duży plus, choć szczerze mówiąc, szukając belki chciałem, żeby obydwie świetlówki świeciły, więc wyłączanie jednej nie było mi potrzebne. Natomiast dobre jest to, że w wypadku, kiedy dwie świetlówki mają jedno zasilanie i któraś z nich padnie, nie mamy światła w ogóle, bo pojedyncza świetlówka już się nie odpali. Tutaj przy osobnym zasilaniu przepalenie się jednej świetlówki powoduje tylko spadek światła o połowę, a nie całkowite zaciemnienie. To plus. Minusem jest umiejscowienie wyłączników świetlówek. Z jednej strony rozumiem projektanta, że chciał te przełączniki ukryć, aby ich od góry nie było widać, czy też z boku. Natomiast umieścił je w miejscu, gdzie akurat dociska podpórka od stopki trzymającej pokrywę na akwarium. Aby je wyłączyć, trzeba w praktyce podnieść ruchomą część belki do góry i wtedy dopiero przełączniki są w pełni dostępne. Nie jest to jakiś hiper minus tej belki. W końcu w praktyce używa się tych wyłączników raz na jakiś czas. Ja na filmie użyłem ich pierwszy raz od postawienia belki na akwarium, więc częstotliwość pstrykania w klawisz mam zarąbistą. Druga sprawa, na którą w każdej belce należy zwrócić uwagę, na stopki, na których trzyma się ta cała konstrukcja. Ta belka, tak jak wiele innych, ma możliwość postawienia albo powieszenia nad akwarium. Do powieszenia mamy gniazda na belce i w zestawie linki do sufitu. Do postawienia na akwarium mamy dwie stopki. Trochę nie byłem do nich przekonany, bo po zainstalowaniu stopki w belce miałem wrażenie, że ruchomość tejże stopki jest zbyt duża. Po postawieniu na akwarium okazało się, że stopka jest absolutnie stabilna. Wykonana z dość grubego plastiku gwarantuje, że nie urwie się po miesiącu, jeśli nie przyłożymy w nią młotkiem. W stopce mamy dwie śruby od strony szkła zakończone plastikowym kółkiem, które do nich przylega. Tu jest pewien problem, bo producent wymyślił sobie, że każde akwarium oprócz szyb ma jeszcze na górze na rantach specjalną nakładkę zasłaniającą te ranty. Stopka obejmuje szkło od strony wnętrza akwarium długim plastikowym kawałkiem, więc nacisk skierowany jest na spory kawałek szkła, a nie punktowo. Natomiast od strony zewnętrznej tam powinien być ten wymyślony przez producenta rant, do którego dociskają śruby i też trzymają belkę na dość dużym kawałku szkła. A tu szok. Polacy najczęściej używają po prostu akwarium tak jak wyszło od szklarza, bez niczego na rancie. A to powoduje, że śruby bezpośrednio dociskają do szyby w dwóch miejscach. Można co prawda wyciąć sobie podłużny kawałek plastiku czy drewna i podłożyć pod śruby, imitując ten mityczny rant, ale normalny człowiek, jak dostanie belkę, to chce ją od razu uruchomić, bez żadnego kombinowania i nie spodziewa się w paczce hiszpańskiej inkwizycji. Dobrze, że te śruby zakończone są kółkami, o których mówiłem, więc metal nie dotyka bezpośrednio do szkła. Ale te kółka są jednocześnie główkami śrub i służą do regulacji szerokości prześwitu na szybę w stopce. I tu kolejny ból,
bo żeby je dokręcić nawet do rantu, trzeba wsadzić paluchy w miejsce, gdzie one się absolutnie nie mieszczą. Tak więc precyzyjne dokręcenie śrub okazało się dość trudne do wykonania. Ale nie jest to niemożliwe, po prostu Chińczycy mają mniejsze dłonie i cieńsze palce. Ostatni minus, jaki można postawić tej belce, to osłona światła, czyli kawałek cienkiej pleksji, która oddziela świetlówki od wody. Jak najbardziej jest to potrzebne, bo woda paruje, z filtra pryska i wszystko osadzałoby się na świetlówkach i blaszanych odbłyśnikach, a tak osadza się na pleksji. Na filmie pokazuję kilkukrotnie, jak wygląda pleksji w miejscu, gdzie bezpośrednio pod nią był wylot z filtra. No i tu jest ten minus. Pleksji sprawuje się dobrze do momentu zaczęcia korzystania z belki. Potem oczyszczenie jej z nalotu kamienia jest niemożliwe, bo trzeba by użyć czegoś ostrego, a to z kolei ją porysuje i uzyskamy ten sam efekt matowości. I tu jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Jeśli zdejmiemy osłonę, to po krótkim czasie uzyskamy spadek poziomu światła poprzez osadzanie się kamienia na świetlówkach i odbłyśnikach. Jeśli jej nie zdejmiemy, uzyskamy to samo, czyli spadek mocy oświetlenia dzięki zmatowieniu pleksji. Najlepsza w tym miejscu byłaby osłona ze szkła, a nie z pleksji, ale to już jest praktycznie nie do wykonania ze względu na kruchość materiału. No i to chyba wszystkie minusy tej belki. Nie są one wielkie, bo belka sprawuje się bezawaryjnie ponad 2 lata. Wymiana świetlówek nie nastręcza żadnych problemów, nie trzeba belki zdejmować z akwarium. Jest stabilna i po podniesieniu do góry części ze świetlówkami nie ma obawy, że spadnie nam na głowę, kiedy będziemy grzebać w akwarium. Belka się grzeje, ale nie odbiega w temperaturze od innych belek, które udało mi się obmacać w trakcie ich pracy. Plastik się nie topi, więc zapewne temperatura, w której działa, była przez producenta przewidziana. Tyle o belce Aquanova. Jeśli to, co powiedziałem, się Wam do czegokolwiek przyda, będzie mi miło. Jeśli nie, to znaczy, że oglądaliście bez głosu. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, wspierania na patronite.pl i wysyłania paczek żywnościowych na mój adres. Do następnego filmu.